Cześć, witajcie ponownie. Tak jak wiele sieci handlowych z początkiem roku wietrzy swoje magazyny, tak i ja postanowiłem wyczyścić dyski z kilku nagrań, które zalegają tam od dłuższego czasu. I tak, dzięki temu udało mi się przygotować materiał, który obiecałem wam jakiś czas temu. Ja jestem Adam i zapraszam was na kolejny odcinek. Drugi sezon działalności Granalizy rozpocząłem filmem o nadchodzącym remake'u kultowego Dead Space'a. Jako że dzieli nas niewiele ponad tydzień od jego debiutu, wydaje mi się, że warto sprawdzić, co ciekawego przygotowali dla nas twórcy w odświeżonej wersji. W poprzednim materiale przyjrzeliśmy się całemu rozdziałowi drugiemu w obu wersjach. Wykreował nam się z tego całkiem pozytywny obraz świetnie odrestaurowanego klasyka gatunku i to nawet pomimo, że wspomniany akt fabuły nie obfitował jakoś bardzo w spektakularne wydarzenia. Rozdział trzeci, czyli bohater dzisiejszego odcinka, znacznie bardziej podbija tempo akcji. Naszą przygodę w oryginale rozpoczynamy w wagonie kolejki i gdy tylko przekroczymy jego próg, otrzymamy zadanie uruchomienia silników. By tego dokonać, musimy udać się do sali kontrolnej. W oryginalnej grze dotrzemy tam bezpośrednio ze stacji kolejki. W przypadku remake'u, rozdział trzeci również rozpoczynamy od podróży wagonikiem, z tą jednak różnicą, że przy jego opuszczeniu z łatwością dostrzeżemy, jak bardzo zmieniła się topografia stacji. Widoczny w dole pokład jest nowym dodatkiem. System nawigacji poprowadzi nas teraz na pokład inżynierski, czyli tam, gdzie znajduje się sala kontroli. W odróżnieniu od oryginału, droga, którą przyjdzie nam pokonać, jest znacznie dłuższa i wymaga odwiedzenia znanych z wcześniejszych rozdziałów pomieszczeń. I tak cofniemy się do sali przylotów, czyli miejsca, gdzie po raz pierwszy mieliśmy okazję skonfrontować się z nekromorfem. Po przekroczeniu jej progu, naszym oczom ukaże się holograficzne nagranie wspomnianego zdarzenia. Przypomni nam ono moment śmierci kaprala Chena. Co ciekawe, oryginał przedstawił tą scenę odrobinę inaczej. Chen zginął jako drugi, po przeciwnej stronie pomieszczenia. Następnie nasze kroki zostaną pokierowane do głównego hangaru, gdzie spoczywa wrak statku, którym się tutaj dostaliśmy. Sekcja ta jest nowością względem oryginału. Tam, co prawda, również kilkukrotnie odwiedzaliśmy hangar, jednak główne wrota pozostawały zamknięte. Szybki rzut oka na bezpośrednie porównanie lokacji pozwala docenić ogrom pracy włożony w upiększenie miejscówki. By przemierzyć nowo dostępny obszar, musimy wykorzystać umiejętność swobodnego lotu, dzięki silnikom umieszczonym na skafandrze bohatera. Jako że oryginał nie pozwalał na przemieszczanie się w ten sposób, mam podejrzenie, że dodanie widocznej właśnie sekcji podyktowane było implementacją tej mechaniki. Podoba mi się bardzo urozmaicenie, jakie wprowadza ten fragment gry. Mamy tutaj bowiem zupełnie nowy obszar do eksploracji, w którym oprócz warunków zerowej grawitacji oraz próżni, atmosferę zaszczucia podbija kurczący się zapas powietrza, a także pojawiający się znienacka wrogowie. Właśnie takie sytuacje pozwalają docenić odejście twórców od narracji podzielonej na zamknięte rozdziały. Teraz przyjdzie nam przemierzać pokład Ishimury w bardziej płynnym tempie, bez widoku ekranów ładowania. W moim odczuciu sprawia to wrażenie z obcowaniem z zupełnie innym tytułem niż pierwowzór. Po dotarciu do celu z łatwością dostrzeżemy, że obie sale są do siebie bardzo podobne. Niemal identyczny rozkład elementów otoczenia pozwala z uśmiechem przypomnieć sobie klasyk. W tym samym pomieszczeniu napotkamy jednak pewną istotną różnicę. W oryginale zadanie uruchomienia silników, jak zapewne pamiętacie, otrzymaliśmy zaraz na początku rozdziału trzeciego po opuszczeniu kolejki. Remake serwuje dynamiczniejszą narrację, to znaczy nowe zadania zamiast na początku danego levelu pojawiają się w bardziej niespodziewanych momentach. Czyli na przykład tak jak w tym przypadku, po dotarciu do jakiegoś konkretnego pomieszczenia. Na moje oko potęguje to uczucie chaosu sytuacji. Innymi słowy, gracz nie do końca wie, czego się spodziewać wraz z postępami. Podążając do wyznaczonego celu, trafimy w końcu do hali przepompowni paliwa. Tam czeka nas przejażdżka innym wagonikiem, podczas której oddamy się wesołej eksterminacji zmutowanych pasażerów Ishimury.
Odpierając hordę potworów, naszym celem jest teraz uruchomienie trzech przełączników odpowiedzialnych za tłoczenie paliwa do zbiorników. Oczywiście remake w ciekawy sposób utrudnia nam to zadanie. Najpierw będziemy musieli znaleźć specjalną kartę klucz, potem rzecz jasna drzwi, które ów przedmiot otwiera, aż w końcu rozwiązać kolejną zagadkę z panelem zasilania obwodów. Następnie, po udanym przełączeniu przycisków, możemy powrócić do sali kontrolnej. Tam ponownie będziemy mieli okazję zobaczyć narodziny młodego nekromorfa. Po uporaniu się z infektorem i jego pacholęciem, musimy przystąpić do procedury uruchomienia centryfugi. Droga do tego celu urozmaicona będzie w liczne potyczki z maszkarami, w tym jedną bardzo charakterystyczną. Walka w komorze dekontaminacyjnej w efektowny sposób obrazuje podbitą intensywność starć z przeciwnikami. Wszystko dzięki dodatkowym efektom graficznym. Widok, jaki ukazuje się naszym oczom po dotarciu do pomieszczenia z centryfugą, bezsprzecznie udowadnia, jak ogromnej ewolucji poddano klasyczną produkcję z 2008 roku. Tak pod względem jakości grafiki, jak i designu lokacji. Rozwiązanie zagadki w obu przypadkach sprowadza się do podłączenia wysuniętych modułów generatora do jego centralnej części. Różnica, jaka pojawia się w tej lokacji, to ponownie wykorzystanie mechaniki swobodnego lotu. Oryginał pozwalał nam jedynie na przeskakiwanie z płaszczyzny na płaszczyznę dzięki wykorzystaniu magnetycznych butów. Remake oddaje nam znacznie większe pole do manewru. Po wykonaniu celu nie pozostaje nam nic innego jak uruchomienie urządzenia. Czynność ta ponownie pozwala podziwiać kunszt artystów odpowiedzialnych za odnowione szaty produkcji. Widowiskowa animacja odpalenia centryfugi wywiera niekłamany podziw nad upiększoną oprawą. Kolejny etap podróży wymaga bezpiecznego przedostania się do wyjścia tuż pod ruchomym ramieniem urządzenia. Zwróćcie uwagę, że w każdej z wersji poruszać się musimy w przeciwnych kierunkach. Zasada uniknięcia śmierci jednak w tej sekwencji pozostaje niemal niezmieniona. Następnie czeka nas dość niespodziewana konfrontacja z chyba największym okazem nekromorfa, jaki dotychczas stanął nam na drodze. Nie jest to co prawda nic niemożliwego, to jednak gwarantuje solidny zastrzyk adrenaliny. Teraz pozostał nam już tylko ostatni etap zadania, czyli uruchomienie samego silnika Ishimury. Co ciekawe, twórcy pokusili się o zmianę w topografii korytarzy na tym odcinku oraz dodali nowe, śmiercionośne przeszkody, jak choćby widoczne wirujące wiatraki. Ostatecznie dotrzemy do znajomych z oryginału korytarzy, z tym, że znacznie bardziej urozmaiconych wizualnie. Wspomniałem o tym, zdaje się, w poprzednim materiale, ale nie mogę przejść bez wyrazu uznania nad zmianą w sposobie otrzymywania broni. Tak jak oryginał pozwalał jedynie na ich zakup, remake daje nam możliwość znalezienia ich w trakcie postępów w fabule. Wydaje się to bardziej naturalne i w moich oczach jest to zmiana na plus. Wróćmy jednak do nowego wyglądu lokacji. Zmiana w porównaniu z oryginałem wypada wyjątkowo atrakcyjnie pod względem wizualnym. Zamiast przemierzać nudne korytarze, musimy przeciskać się przez ciasne, porośnięte mięsną naroślą szczeliny. Klimat gęstnieje z każdym krokiem. Gdy w końcu dotrzemy do maszynowni, czeka nas dynamiczna potyczka z hordą poczwar, dzięki czemu sprawdzimy w praniu nowo znaleziony miotacz ognia. Po odparciu ataku wystarczy wsunąć baterię zasilania w odpowiednie gniazdo, utrzeć nosa kilku kolejnym adwersarzom, by w spokoju uruchomić silnik. Oryginał w tej sekcji oferował znacznie uproszczoną procedurę. Od wpadamy do pomieszczenia, czyścimy maszkarony, przełączamy przycisk, faszerujemy plazmą kolejną chmarę potworów i ponownie przełączamy zapłon.
I tak właśnie kończy się ten rozdział. Jak sami widzicie, twórcy nie poszli na skróty i nie zaoferowali reskinu oryginalnej produkcji, tylko ładniejszej oprawie. Dodatków i zmian doczekał się szereg mechanik z nowym swobodnym lotem na czele. Osobiście po lekkim zawodzie, jakim okazał się The Callisto Protocol, z jeszcze większą ciekawością czekam na debiut Dead Space'a. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to gorąco zachęcam do sprawdzenia mojego poprzedniego filmu na temat Dead Space'a i drugiego rozdziału opowieści. Warto zerknąć, szczególnie by przygotować się na nadchodzącą premierę już w tym tygodniu. Ja jestem Adam, dzięki serdeczne za obejrzenie materiału aż do tego momentu i do zobaczenia za chwilę.